Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Wykreuj swoje życie. Ja jestem Barbara i razem z Aleksandrą tworzymy ten kanał. Osoby, które tutaj już z nami są, wiedzą, że rozmawiamy tutaj o manifestowaniu pragnień, tak naprawdę o manifestowaniu wszystkich pragnień, bez jakichkolwiek ograniczeń, więc jeśli jesteś tutaj nowy i masz otwarty umysł na tą wiedzę, którą tutaj przekazujemy i chcesz cieszyć się życiem spełnionym, życiem swoich marzeń, to zapraszam Cię do zobaczenia dzisiejszego odcinka, jak również do zobaczenia pozostałych odcinków na naszym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem motywującym, to będzie odcinek, który go masz Oglądać w momencie, kiedy dostaniesz takiego doła, kiedy ta rzeczywistość 3D zapuka do Twoich drzwi, będzie się dobijać i będzie ci tam przypominała, będzie ci ciągle powtarzała, że czegoś nie możesz, będzie próbowała Cię sprowadzić do roli ofiary, to wtedy zobacz sobie ten odcinek i posłuchaj tego, co Ci dzisiaj powiem. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego odcinka, zapraszam jeszcze wszystkie osoby, które są tutaj nowe, do naszej strony internetowej, na naszego Facebooka i naszego Instagrama. Jest tam wiele motywujących postów, jest tam wiele historii z sukcesami. Jeśli jeszcze Cię tam nie ma, to dołącz koniecznie. Do nagrania tego odcinka tak naprawdę skłoniła mnie ostatnia rozmowa telefoniczna, w której to dziewczyna, która manifestuje swojego byłego partnera, usłyszała od koleżanki i później jeszcze od jakichś tam znajomych, że to wszystko jest w ogóle bez sensu. Po co ty to robisz? Przecież on cię okłamuje, przecież to jest niemożliwe, przecież w ogóle. On ci powiedział, że już razem nie będziecie, przecież on już tam z kimś innym się spotykał. To wszystko bzdury. Co ty kobieto robisz? Po co ty marnujesz czas? I pomimo tego, że mając tą wiedzę, którą już ma po konsultacjach, po naszych filmikach i oczywiście pewnie z innych jeszcze źródeł, dała się sprowadzić znowu do roli ofiary. Znowu oddała temu swoją moc, okolicznościom zewnętrznym, oddała ją tak naprawdę innym ludziom, tak? Oddała tą moc. Koleżance, znajomej, która to sprzedała jej i tak naprawdę dała jej tylko swoje ograniczające przekonania, swoje przekonania, które ma zakodowane gdzieś tam od dziecka i według tych przekonań sama idzie przez życie. I po co ty? To jest dla każdego z was: po co? Po co ty masz słuchać ograniczających przekonań innych ludzi? Zobaczcie, inni ludzie tak naprawdę przychodzą i. Albo użalają się nad tobą i będą z tobą płakać, biadolić, narzekać, jaka ty to jesteś nieszczęśliwa, jak to ci się nie udało, jak to on cię zostawił. Jak w ogóle cię w tej pracy potraktowali, pieniędzy nie masz i tak dalej. Każdy, kto przychodzi i użala się nad tobą, to tak naprawdę nie jest Twoim przyjacielem. On tylko utrzymuje cię w stanie ofiary. Przyszła druga ofiara i fajnie Wam tak jest razem w tym pagienku siedzieć i użalać się nad sobą. Więc absolutnie nie możesz tego robić. To jest jedna sprawa, tak? Czyli przychodzi ktoś i narzeka z Tobą, użala się, a Tobie jest tak fajnie wtedy, nie? Bo masz tak wsparcie od tej osoby, jest Ci tak graźni, że ktoś jest z Tobą i ktoś razem z Tobą narzeka. No absolutnie nie, nie tędy droga. Jeśli tak będziesz robił, to zastanów się za rok, przez rok na przykład takiego biadolenia, co Ty osiągniesz? Jak Ty przez ten rok możesz zupełnie zmienić swoje życie? Czemu Wy tego nie robicie? Czemu nam jest właśnie tak łatwo usiąść i ponarzekać? Więc nie róbcie takich rzeczy, nie słuchajcie innych ludzi. Nie słuchajcie potrzeptów umysłu logicznego, ponieważ on również gada wam to, czego został nauczony. Tam w tej głowie, w tej podświadomości nie są wasze prawdy. To nie jest coś, co jest waszą prawdą, to jest też ograniczające przekonanie innych ludzi. Więc zarówno ten umysł logiczny, który wam szepcze, że tego nie dostaniesz, tego nie możesz, to jest nierealne, to jest niemożliwe. Czy ta osoba, która przychodzi i ci to mówi, to są wszystko ograniczające przekonania. Więc zastanów się, czy nie lepiej jest przez ten czas, który siedzisz, biadolisz i narzekasz, zacząć manifestować i zajmować się myśleniem o tym, czego chcesz. Czemu przez na przykład ten okres czasu, który mija, ty masz siedzieć w złym nastroju? Czemu ty masz przez ten czas, który i tak minie? Być sobie katem, czemu ty przez ten czas, który i tak minie, masz się unieszczęśliwiać. Masz zawsze dwa wyjścia, masz zawsze dwie drogi. Możesz wybrać użalanie, narzekanie, albo możesz wybrać budowanie zupełnie nowego życia. To wszystko zależy od ciebie. To jest Twoja decyzja, to jest Twój wybór, to Ty musisz zdecydować, komu oddajesz moc zabierz tę moc, zabierz tę moc okolicznościom zewnętrznym, zabierz tę moc innym ludziom odbierz to, co zawsze należało do ciebie. Pomyśl sobie w ten sposób, że czas i tak minie, czas i tak mija, więc po co przez rok siedzieć w negatywizmie, jak ty przez ten rok możesz stworzyć tyle cudownych rzeczy, jak ty przez ten rok możesz zbudować e, tak naprawdę swoje życie na zupełnie nowych zasadach. Ty tak naprawdę przez ten rok możesz stać się zupełnie inną osobą, możesz stać się osobą skazaną na sukces, możesz stać się osobą, która naprawdę osiąga niewyobrażalne sukcesy. Która jest w tym szczęśliwym związku, która cieszy się z życiem spełnionym, możesz być taką osobą. I ty możesz być taką osobą już dziś, bo to ty wybierasz, bo to ty decydujesz. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Absolutnie nikt. Musicie wiedzieć, że osoby, które przychodzą z zewnątrz, będą was tylko utwierdzać w tym, że jest źle, że jest niedobrze, że jest strasznie, że będzie jeszcze gorzej. Nikt za Ciebie. Tak naprawdę nie weźmie tego życia Twojego w swoje ręce, to Ty musisz tą decyzję podjąć. To tylko od Ciebie zależy, jak chcesz żyć. Zdecyduj dziś, jak chcesz żyć, którą drogą chcesz iść. Czy chcesz iść tą utartą, łatwą ścieżką, tak już wydeptaną, którą znasz i będziesz chodził tam i z powrotem, będziesz ją jeszcze bardziej udeptywał, czy weźmiesz się w garść? I spróbujesz wydeptać nową ścieżkę. I co, że na początku będzie trudno? I co z tego, że będzie pod górkę, że będą chaszcze? Co z tego, jak za każdym razem, kiedy pójdziesz tą drogą, będzie coraz łatwiej, za każdym razem, kiedy pójdziesz tą nową drogą, będzie ci coraz sprawniej. Na tej drodze nagle okaże się, że jest lepiej niż na tej starej. Tylko spróbujcie to zrobić, spróbujcie iść inną drogą. Weźcie to swoje życie za rogi, weźcie to życie w swoje ręce i przestańcie oczekiwać albo wręcz cieszyć się z tego, że ktoś z wami będzie razem płakał, że ktoś z wami razem będzie biadolił, że ktoś razem z wami będzie narzekał. Absolutnie nie. Życie jest za krótkie. To życie, które macie teraz, tej powłoce, którą macie, to życie jest za krótkie, żeby siedzieć i narzekać. Zacznijcie to życie brać garściami. Zacznijcie wymagać od tego życia, żeby dało wam to, czego chcecie, bo wy na to zasługujcie, ale wyraźcie to życzenie. Wymagajcie, rozkazujcie. To jest wasze życie. Nikt za Was tego życia nie przeżyje i nikt za Was nie może decydować w tym życiu, czy ty czegoś możesz, czy czegoś nie możesz. Absolutnie nie. Postanówcie od dziś, że idziecie tą nową ścieżką. Idziecie tą nową ścieżką, choćby nie wiem co, choćby tam były hasza, choćby tam było błoto, choćby tam było dziury, choćby tam nie wiem co było. Idziesz tą nową ścieżką, bo wiesz, że jeśli ją przetrzesz. Że jeśli przetrzesz ten szlak pierwszy, drugi, trzeci, nie wiem, dziesiąty raz, to dostaniesz to, czego chcesz, czyli ta ścieżka będzie potem jasna, prosta i przyjemna. Nie ma na tym świecie niczego, czego nie mógłbyś mieć. Nie ma ani jednej rzeczy, której nie mógłbyś dostać. Nie ma, absolutnie nie ma. Jeśli ktoś ci tak mówi, to to jest jego prawda, to to są jego ograniczające. Przekonania i jeśli nie jest gotowy na przyjęcie nowej prawdy, to niech żyje z tymi ograniczającymi przekonaniami. Ale jeśli Ty już tu jesteś na tym kanale, jeśli masz już taką wiedzę, to nie słuchaj tych bzdur, nie słuchaj tych bredni. Masz pragnienie, idziesz po swoje i Ty to dostaniesz. A potem te osoby, które ci mówiły, że tego nie dostaniesz, że to jest nierealne, to po prostu szczena im opadnie, tak? Gały wyjdą na wierzch, bo będą zdziwione, zaskoczone: o, co to się stało, jak to jest w ogóle możliwe. Dopiero wtedy te osoby albo przejrzą na oczy, albo będą ci zazdrościć, ale to już jest ich droga, to już jest ich wybór. Ty nie sugeruj się opiniami innych ludzi. Musisz pamiętać, że zdanie innych ludzi to jest tylko ich ograniczająca opinia na ten temat. Ograniczająca poprzez właśnie te ograniczające przekonania, które mają. Więc decyzja należy do ciebie. Jaką decyzję podejmujesz dziś? Którą drogę wybierasz? Napisz w komentarzu, na co się decydujesz. Pamiętajcie, że z Olą stworzyłyśmy ten kanał nie po to, żeby to był jakiś nasz fan, klub i trwalibyście tutaj z nami do końca waszych dni. To jest kanał, który ma wam pokazać, jak manifestować pragnienie. Ty się masz tego nauczyć, ty się masz tego dowiedzieć, masz zdobyć wiedzę, a potem praktykować. Ty masz praktykować. Masz odzyskać swoją moc, tą moc twórczą i znikać stąd i żyć życiem spełnionym. I ewentualnie dzielicie tą zdobytą wiedzą, aby jak najwięcej osób mogło też cieszyć się takim życiem spełnionym. Dziękuję za dzisiaj. Jeśli ci się podobało, polajkuj, zasubskrybuj i do zobaczenia.